Wiele z influencerek i influencerów bierze udział w różnego rodzaju walkach. Czy ty na przykład miałaś takie propozycje albo rozważałaś? Ja zawsze się mówi nigdy, nie mów nigdy, ale wydaje mi się, że to nie jest zupełnie coś, w czym ja bym się widziała. Nie chodzi o to, że nie dałabym rady, tylko po prostu te wszystkie konferencje, cała otoczka i ten taki gniew, który jest dookoła, raczej to nie jest w moim klimacie, więc myślę, że w takich galach mnie na pewno nie zobaczycie. Nawet jakby na przykład zaproponowali ci ogromną stawkę? Nawet jakby zaproponowali ogromną stawkę, myślę, że po prostu są pieniądze, no nie wszystko można kupić. Wydaje mi się, że w moim przypadku tutaj no tego nie dałoby się kupić. A tak się zastanawiam, nie wiem, czy będziesz mogła udzielić nam takiej informacji. Jaka była suma największa, jaką otrzymałaś za reklamę w internecie? Tego niestety nie wiem, bo zawsze to przechodzi przez menadżerkę, przez agencję, więc nie wiem, jaka to była suma, ale jest dobrze. Satysfakcjonujące. Satysfakcjonujące i to chyba chodzi w każdej pracy, żeby być zadowolonym, usatysfakcjonowanym ze swojego wynagrodzenia. Gdyby było mi źle, to na pewno zmieniłabym swoją profesję. Na jaką? Nie wiem, jeszcze nie myślałam, ale myślę, że cały czas byłabym gdzieś w marketingu, może nie po stronie influencera, ale bardziej po stronie właśnie agencji. Może stworzyłabym swoją agencję influencerów, bo wiem, jak już się to robi. Bądź może nieruchomości. To są takie dwie dziedziny, w którym myślę, żebym się odnalazła.